Witam Państwa serdecznie. Trwa już drugi dzień pierwszego etapu 17. Międzynarodowego Konkursu imienia Fryderyka Chopina. Przypomnę jeszcze, co stanowi treść tych wykonań pierwszoetapowych. Przede wszystkim dwie etiudy do wyboru przez pianistę, demonstrujące, w jakim stopniu opanował środki techniczne stanowiące bramę do muzyki Chopina. Następnie jedno ze skerc, jedno z ballad. To test na to, jak potrafi kreować, kształtować formę tej niezwykłej opowieści, jaką jest ballada Fryderyka Chopina. No i nocturne. Nocturne, czyli test na umiejętność śpiewania gry cantabile, tak istotną w tej właśnie formie Chopina. Jako pierwszy w tym dniu pojawił się Aljoša Jurinić, pianista z Chorwacji, 26-letni, laureat konkursu Schumana w Zwickau i czterech konkursów firmowanych przez Fundację Marty Argerich. Pianista na pewno bardzo kompetentny, przepięknie wykonał Nocturne d'Ezur z opusu 27, numer 2. To był właściwie niezwykły ton tego nocturnu. Tak na chwilę pogrążyliśmy się w nierzeczywistości. Nastrój oniryczny, jakby senny, zatrzymany, zwolniony czas. Ładnie też skonstruował formę ballady, natomiast zaskoczył mnie w etiudach, tak jakby grane były przez inną rękę. Etiuda Gismol, która prosi się o taką bogatą, kolorystyczną aurę, zagrana tylko szklistym dźwiękiem. No i etiuda F-dur z opusu 10, numer 8, zagrana zadziornie. Potem mieliśmy całą serię występów pianistów koreańskich. Rozpoczęła tę serię Joo Jeon-ka. Koreanka, 20-letnia. No niestety występ dość słaby na tle lepszych pianistów konkursowych. Chciałem zwrócić uwagę na wagę szczegółów, czasem na przykład tak istotny moment, jeden takt, szczegół rytmiczny. Właściwie jest to figura retoryczna w etiudzie Amol z opusu 25, numer 11. Pam, pam, pa, pam. To jest właściwie archę, to jest zasada, pryncypium dźwiękowe, na którym buduje się całą istotę tej etiudy. Jeżeli ona jest niedbale artykułowana, rytm punktowany jest właściwie zgnieciony, to właściwie szkoda tej etiudy. I tyle mogę powiedzieć o występie. Wydaje mi się, że jest to artystka, którą trochę skosiła trema, no niestety tutaj często obecna na estradzie tego poważnego, przecież szalenie trudnego konkursu, bo podkreślam, jest to nie tylko jeden z najstarszych konkursów, ale też konkurs monograficzny, a więc wyłącznie ograniczony do dzieł Fryderyka Chopina. No, można być, powiedzieliśmy wczoraj, nawet bardzo dobrym pianistą, a niekoniecznie świetnym chopinistą. Kolejny rodak Koreanki, Honggi Kim, no też studiujący w Europie, laureat nagrody konkursu w Genewie, trzecia nagroda. Wydaje mi się, że jest dziś coś niezdrowego w podejściu młodzieży pianistycznej do tempa. Bardzo wielu popełnia błąd gry troppo presto, to znaczy za szybko, gry pośpiesznej. Kiedyś Chopin słusznie powiedział: La mesure, c'est l'âme de la musique. Miara jest duszą muzyki, więc umiar, a więc odpowiednia miara także w zakresie tempa. Na przykład etiuda Gezdur z opusu 10, numer 5, ta na czalnych klawiszach w prawej ręce, no zagrana była bardzo szybko, przy czym tłuczenie pierwszego z trzech akordów w lewej ręce no całkowicie właściwie zagłusza piękno tych arabesek, które powinna realizować ręka prawa. No i wreszcie perła tego konkursu, młodziuteńka pianistka koreańska, 21 lat, grała na Steinwayu, pojawiła się w szafirowej sukience, Soo-Yeon Kim. Proszę zapamiętać to nazwisko, dlatego że jestem pewien, że będziemy śledzili jej drogę przez konkurs w kolejnych etapach. Proszę Państwa, no właściwie o każdym utworze mógłbym powiedzieć rzeczy tutaj istotne, dlatego proszę pozwolić, że poświęcę jej trochę więcej uwagi. Zaczęła swój występ
od Etudy Cismol z opusu 25 numer 7. To jest ta etiuda, która zastępuje w programach niektórych uczestników konkursu Nocturne. Etiuda, przypomnijmy to, która jest hołdem wobec pięknego śpiewu Belliniego. Właściwie tematem tego dzieła jest cytat z jednej z oper Belliniego z Normy, mianowicie. No tak przepięknie, tak zjawiskowo, w takiej aurze poetyckiej wykonana etiuda, no można sobie tylko marzyć o takich wykonaniach. I chciałbym zwrócić uwagę teraz na pewne szczegóły w zakresie rytmu i retoryki, bo one poza oczywiście fantastyczną paletą dźwiękową, poza niezwykłą kulturą właśnie sonorystyczną tej artystki, to te szczegóły właśnie w zakresie rytmu, retoryki, one decydują o pięknie frazy. Na przykład mamy sześć wartości ósemkowych, ale to przecież nie są równe wartości, tylko ta pierwsza jest jak gdyby przedłużona. I jeżeli pierwsza, pojawiająca się po kresce taktowej, jeżeli pojawia się jakaś fraza, która kończy się tą pierwszą nutą po kresce taktowej, to ona automatycznie jest przedłużona. A więc można zaakcentować dźwięk nie przy pomocy dynamiki, ale przy pomocy czasu. Podobny zabieg artystka stosuje, właściwie konsekwentnie, ale no, w sposób mistrzowski się to pokazało w balladzie F-moll, opus 52. Tam mamy też trzy ósemki i trzy ósemki, a potem rozdzielone, każda z nich, na drobne, na trzy szesnastki. Proszę sobie wyobrazić, że ta kolejna szesnastka po kresce taktowej jest opóźniona, ponieważ to jest cel, to jest dopełnienie pewnej figury retorycznej. No, to jest klasyczny repertuar właśnie dyskursu retorycznego, takiej mistrzowskiej elokucji, takiej wypowiedzi właśnie. Chopin odwołuje się w swojej grze, zresztą nawet w substancji swoich dzieł, do tradycji retorycznej. Sam tę tradycję doskonale znał, był szkolony nawet w tym zakresie, studiował u profesora Elsnera, jak wiemy, kompozycję we względzie estetycznym, retorycznym i gramatycznym. No więc tak pięknego pokazu rozumienia subtelności retorycznych ja na tym konkursie dotąd jeszcze nie spotkałem. No i wreszcie kolejna etiuda. Etiuda A-moll z opusu 25, piekielnie trudna partia prawej ręki, te figuracje w szybkim tempie rozrzucone w przestrzeni klawiatury, ale jak tutaj, niezależnie od tej trudności, która po prostu jakby zniknęła nam z oczu, falowała artystka dynamiką, a także agogiką, to znaczy czasem spowolniła przebieg dźwięków, czasem go przyspieszyła w zależności od kontekstu harmonicznego, w zależności od charakteru akcji. No po prostu bajeczny występ. Zresztą muszę Państwu powiedzieć, że jest ona mimo swojego młodego wieku laureatką wielkich konkursów w Madrycie, Grand Prix, i dwa razy uzyskała Grand Prix, proszę teraz uważnie słuchać, na konkursach chopinowskich azjatyckich. Dzisiaj ma 21 lat. Było to w roku 2005 i 2008, a zatem miała wtedy 11 lat i 14 lat. W takim wieku okazała się Mozartem gry chopinowskiej. Życzmy jej jak najlepiej w tym konkursie. Potem kolejna rodaczka artystki, no niestety nie tej miary, Yedam Kim, nawet już dość doświadczona, 27-letnia artystka, ale no, popełniła wszystkie możliwe grzechy w zakresie przekroczenia miary w tempie. Pośpiech absolutnie nadmierny. Na przykład zagrała etiudę Cismol, czwartą z opusu 10, z takim zamiarem, jak gdyby chciała bić rekord szybkości. No, po prostu zgniotło to te wszystkie drobne, istotne figury, figuracje dźwiękowe. Po prostu był to jeden tumult dźwięku. I właściwie widać było, że traktuje tę etiudę jak gdyby ring, na którym ona chce znokautować konkurencję startującą w tym konkursie. W istocie jednak, trzeba to z przykrością powiedzieć, znokautowała także Fryderyka Chopina. No i wreszcie kolejna piękna kreacja, to będzie następny numer. Na razie Yurika Kimura, to jest Japonka.
Bardzo doświadczona pianistka, na pewno bardzo kompetentna od strony technicznej, też mająca ciekawą wyobraźnię dźwiękową, ale zwracam uwagę Państwa, ona jest nagrodzona na konkursie Ferenca Lista, a więc jest to taki temperament wirtuozowski, epicki, powiedziałbym, także w odniesieniu do aury, do materii dźwiękowej. Lubi epatować potęgą dźwięku, ale to wszystko jakby nie harmonizuje z duchem muzyki Chopina. Najlepiej ten duch zdefiniował przyjaciel Chopina, prawie współczesny mu, Ferdinand Hiller, pianista i dyrygent, który jak mało kto rozumiał istotę pianistyki chopinowskiej, samej gry Fryderyka Chopina. Poza jego muzyką, ta gra Chopina stanowiła arcydzieło sui generis i o tej grze właśnie Ferdinand Hiller powiedział, że brak mu, znaczy nie ma on tego ciężaru w grze, który reprezentuje Liszt czy Thalberg. I to była właśnie taka pianistka w duchu Thalberga i Liszta, a więc nie tak koniecznie harmonizująca z muzyką Fryderyka Chopina, no ale powiadam, pianistka kompetentna i taka też pewność estradowa wzbudziła też zachwyt publiczności. Kolejna pozytywna artystka tego konkursu, Dinara Clinton, 26 lat, reprezentująca Ukrainę, laureatka konkursu Buzoniego w Bolzano i konkursu Czajkowskiego. No, właściwie zastanawiam się, dlaczego zaczęła pięknie Nocturne Fismol z szóstego opusu, pięknym dźwiękiem, właśnie kreując taką aurę poetycką, zadumy, takiego też zawieszenia w czasie, takiej nuty onirycznej, prawda? No ale na przykład Etude Amol z opusu 10, chromatyczną, zagrała prestissimo, wyjątkowo szybko, no ale to była etiuda no, po prostu rewelacyjna. Proszę Państwa, tutaj taka dygresja. Chopin napisał 24 etiudy. Uważam, że to jest elementarz pianisty, który chce się mierzyć z arcydziełami Chopina. Powinien te etiudy wszystkie opanować. Ale zawsze jest tak, że jakieś kilka etiud leży szczególnie w ręce, w predyspozycjach technicznych danego pianisty. No na przykład pamiętna historia z 1955 roku. Adam Harasiewicz miał po prostu wyjątkową lekkość w etiudzie Gismol z opusu 25, czy w etiudzie Cedur z opusu 10. To była jego etiuda. I jeżeli chodzi o Dinarę Clinton, no to ta zjawiskowo zagrana etiuda chromatyczna, to jest jej etiuda. To jest jej taka tour de force. Powiem tak, że to jest etiuda o tyle trudna, że te pochody chromatyczne w górę i w dół, bardzo szybko grane są trzecim i czwartym, piątym palcem prawej ręki, a więc tymi czwartym i piątym bardzo słabym. Wyrównane te niesłychanie pod względem dynamiki, kolorystyki, koraliki dźwiękowe po prostu śmigały w górę i w dół w przestrzeni klawiatury. Niestety skerco cismol miało pewien mankament, mianowicie tam ono rozpoczyna się od takiego krótkiego recytatywu, cztery krótkie dźwięki, długi, krótkie, długi. I to jest, sam Chopin uważał, że to jest jakaś istota, to jest najważniejszy wstęp tego skerca. No niestety zadowoliła się jakimś takim niedbałym mruknięciem. No ale potem starała się jakby no, odtworzyć formę, ujmować pewne większe całości, grając je na jednym oddechu, na czym oczywiście cierpiały szczegóły i te detale, drobniejsze struktury. No i zjawisko tego konkursu kolejne, Aimi Kobayashi, Japonka, 20-letnia, młodziutka, ale pochodząca, znaczy wykształcona przez uczelnię słynną Curtis Institute w Filadelfii, a więc tą elitarną akademię muzyczną, którą swego czasu założył genialny polski pianista Józef Hoffmann. No i czuło się po prostu kaliber artyzmu, który godny jest, by firmować taką tradycję właśnie Hoffmana. Proszę Państwa, Nocturn Cismol to jest jeden z najtrudniejszych nokturnów, ponieważ tam, gdy chodzi o treść dźwiękową, no nie jest to treść skomplikowana.
w sensie technicznym, ale natomiast w sensie harmonicznym, w sensie wyrazu, w sensie symboliki, w sensie wypowiedzenia tego, co jest w głębi, poza dźwiękiem, jest to utwór jeden z najtrudniejszych nocturnów Chopina. No po prostu, kiedy zaczęła malować dźwiękiem, przywołała paletę kolorystyczną ze świata Vermeera van Delft. Przy czym ukazanie sensu każdego szczegółu, kiedy osiągała kulminację, nie wchodziła w forte, w dźwięk głośny, krzykliwy, ale operowała pełnią. No, Etuda Cismol zagrana w piekielnym tempie, ale po prostu absolutnie czytelna. No i przede wszystkim też zachowująca pewien spokój przebiegu. Ja uważam, że to jest taki miernik tego, czy artysta może wejść w szybkie tempo, mianowicie kiedy ma spokój przebiegu. Jeżeli gra zatem etiudę w tempie metronomicznym, no powiedzmy 180, to znaczy, że on spokojnie ją może zagrać w tempie 200. Jeżeli ktoś śpiewa A dwukreślne pięknym dźwiękiem, to znaczy, że on jakąś tercję ma jeszcze zapasu w skali. I tutaj ten zapas, te rezerwy mocy artystycznej były widoczne. Etiuda Emol z opusu 25, numer 5, to był właściwie poemat. Ta etiuda składa się z trzech części. Skrajne to jest takie jakby scherzo, takie szczypane jakby dźwięki, stringendo odskakujące od klawiatury. To była zabawa piękna. No i wreszcie ta zabawa w częściach skrajnych ramowała część środkową, gdzie śpiewa przepięknym dźwiękiem lewa ręka, naśladując brzmienie wiolonczeli, cudowna fraza spowolnienia, przyspieszenia. Czuje się w tej grze oddech, czuje się w tej powietrze jakiś spokój, wewnętrzną ciszę, skąd tam z głębi tego ducha tej dziewczyny wydobywa się całe czyste piękno poezji. No i wreszcie scherzo cismol. Powiedziałem, że Ukrainka zlekceważyła ten recytaty wstępny. Ona pokazała, ile sensu jest w tym scherzo. Poza tym, no to było scherzo zjawiskowe zupełnie, ale na czym polega cała siła oddziaływania artystki? Mianowicie ona potrafi bardzo świadomie operować gęstością akcji. W akcji nie może być równomierności, to znaczy akcja ma takie momenty zagęszczenia, skumulowania różnych wątków i też rozrzedzenia, wytchnienia. Wspaniale tym narzędziem operuje, budując całość formy. No i przede wszystkim piekielne tempo w finale, ale przecież wszystko czytelne. Dźwięk olśniewający, nigdy krzykliwy, zawsze pełnia. I ja myślę, że ta umiejętność właśnie, kiedy akcja jest zagęszczona, ruch się przyspiesza, to jest pewien modus operandi, który charakterystyczny był dla gry wspomnianego tutaj twórcy uczelni, w której artystka studiowała, Curtis Institute Józefa Hoffmana. On tak właśnie czynił. Kiedy się coś zagęszczało, coś nabierało znaczenia, kiedy trzeba było osiągnąć kulminację, tempo nabierało na sile. No i wspaniały finał, no czysta poezja. Ja myślę, że to jest artystka, która stanowi tą ścisłą elitę konkursu tegorocznego, a powiem jedno, że proszę zwrócić uwagę, ona reprezentuje też tradycję pianistyki z Azji Wschodniej. No i mamy tą Japonkę, mamy trzy wspaniałe postacie pianistyki koreańskiej i obok Galiny Czystiakowej to jest ta ścisła elita konkursu, która wyłoniła się na tych trzech pierwszych omawianych tutaj króciuteńko dla Państwa, niestety bez odniesienia do przykładów dźwiękowych, trzech pierwszych sesjach tego konkursu.